Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Tajemnice Ewangelii. Potrzeba nawrócenia. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 1 do 5. W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Jezus pilnie śledził opinię publiczną i na bieżąco uczestniczył w wydarzeniach. Potrafił je też naświetlić z Bożego punktu widzenia. Uczył tym samym swych uczniów odczytywania słowa Boga zawartego w wydarzeniach. Tym razem otrzymał wiadomość o śmierci Galilejczyków. Zginęli z ręki Piłata. Jezus wykorzystuje to wydarzenie nie po to, by osądzać Piłata czy bronić swoich rodaków. Nic podobnego. On spogląda na wydarzenie jako na znak skierowany do wszystkich, którzy się o nim dowiadują. Jest to Boże wezwanie do nawrócenia. Jeśli ono nie nastąpi, wszyscy podobnie zginą. Nie chcąc koncentrować uwagi słuchaczy jedynie na aktualnej wiadomości o Galilejczykach, Jezus odwołuje się także do innego tragicznego wydarzenia – śmierci 18 ludzi pracujących przy budowie wieży. Oni pracowali w Jerozolimie. Śmierć w wypadku stanowi znak dla wszystkich, którzy się o niej dowiadują. Zarówno śmierć z ręki Piłata, jak i w wypadku na budowie, stanowi wezwanie do gotowości natychmiastowego stawienia się na sąd Boga. Wszyscy podobnie zginiecie. Jezus miał już na uwadze powstanie krwawo tłumione na terenie Galilei i straszną śmierć mieszkańców Jerozolimy w czasie szturmu, jaki przeprowadził na to miasto Tytus. Wszyscy podobnie zginiecie. Ostrzeżenie, którego nie wzięto na serio. Dał je sam prorok z Nazaretu. Nie umiano jednak odczytywać mowy Boga zawartej w krwawych wydarzeniach. Gdyby nastąpiło nawrócenie, nie byłoby tragedii zniszczenia Jerozolimy. Wypowiedź Jezusa wzywa do refleksji nad naszym podejściem do tragicznych wiadomości przekazywanych przez prasę lub tych wydarzeń, w których uczestniczymy. Jest ich wiele, powszednieją. Jedynie wielkie tragedie nagłaśniane przez media, liczące setki lub tysiące ofiar, docierają do naszej świadomości. A i to na krótko. Staramy się o nich zapomnieć. Niektórzy zamieniają je w modlitwę za ofiary lub za winnych zbrodni i to jest dobre rozwiązanie. Jezus jednak stawia pytanie o nasz los, o nasze nawrócenie. Każe pamiętać o tym, że tragiczna śmierć jest znakiem kruchości ludzkiego życia i że nie ma wówczas szans na nawrócenie. Ono przecina nić życia natychmiast, w ułamkach sekundy. Trzeba być gotowym, a to wymaga nieustannego nawracania się, życia twarzą zwróconą do Boga, ze świadomością pełnej odpowiedzialności za wszystkie swe decyzje, słowa i czyny. Tylko tak żyjący człowiek nie musi się obawiać nagłej śmierci. On jest przygotowany na spotkanie z Panem w każdym momencie. To przygotowanie stanowi ważny element życia ucznia Jezusowego. Ono jest stałym nawróceniem, a tylko takie liczy się u Boga i gwarantuje zbawienie. Katecheza winna bacznie śledzić wydarzenia każdego tygodnia i uczyć właściwego podejścia do nich. To cenna umiejętność w ewangelicznej koncepcji wychowania człowieka. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 6 do 9. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzone w swej winnicy drzewo figowe. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
rzekł więc do ogrodnika. Oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział. Panie, jeszcze na ten rok je zostaw, aż okopię je i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Jezus wezwanie do nawrócenia ilustruje przypowieścią o nieurodzajnej fidze, której ogrodnik daje jeszcze 1 rok na wydanie owoców. Drzewo owocowe jest obrazem człowieka. Sens jego pielęgnacji jest ukryty w owocach, jakie winno wydawać. Człowiek powinien przynosić owoce dobrych czynów, które są dowodem jego nawrócenia. Jeśli tych czynów nie ma, doczesne życie ludzkie traci sens. Obraz nie mówi nic o złych owocach, mówi o ich braku. Już to samo wystarcza, by drzewo było wycięte. Współczesna katecheza skoncentrowała uwagę na czynach złych. To one są uznawane za grzech i za nie czeka człowieka kara. To ich należy unikać i z nich się rozliczyć. Tymczasem w Ewangelii są podane 3 postawy człowieka. W jednej przynosi on dobre czyny, w drugiej jest twórcą grzechu, czyli czynów złych. Wreszcie w trzeciej marnuje czas i talenty, jakie otrzymał. Dobrze ustawiona katecheza, która przestrzega przed marnotrawstwem czasu, jest zawsze nastawiona na maksymalne wykorzystanie każdej godziny dla ubogacenia serca i środowiska. Minimalizm, skoncentrowany na tym, by nie popełnić czynu złego, otwiera perspektywy marnotrawieniu czasu. Wychodzi bowiem z założenia, że ten, kto nic nie robi, nie grzeszy. Tymczasem w Ewangelii ten, kto nic nie robi, grzeszy i na niego jest wydany wyrok śmierci. Niejeden człowiek będzie przerażony, gdy zażądają od niego rozliczenia z otrzymanego czasu i to na zasadzie ukazania, czego w tych godzinach, dniach, miesiącach dokonał. Należy odczytać Ewangelię w tym wymiarze. Wypowiedzi jest wiele. Na wieczne potępienie zasługują nie tylko mordercy, złodzieje, zdrajcy, cudzołożnicy. Zasługuje na nie ten, kto nie wykorzystał otrzymanych od Boga talentów, a zwłaszcza czasu. Opis sądu ostatecznego w przekazie świętego Mateusza odsłania tę tajemnicę wyraźnie. Król wyda wyrok potępienia na tych, którzy mogli czynić dobro i nie uczynili. Idźcie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. To jest wyrok wydany na nieurodzajne drzewa. Ten ewangeliczny wymiar nie został uwzględniony wystarczająco mocno nawet w katechizmie Kościoła katolickiego. W rozważaniu o grzechu brakuje tam obszernego wykładu na temat odpowiedzialności za czas, za dary otrzymane od Boga i to odpowiedzialności nie tyle z powodu ich złego wykorzystania, ile marnowania. To sprawia, że życie współczesnego chrześcijanina jest nachylone w stronę minimalizmu, a nie maksymalizmu. Ewangelia zaś jest koncepcją życia, w którym wszystko, czym dysponuje człowiek, zostaje w 100% wykorzystane. To w dużej mierze decyduje o jej pięknie. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 10 do 14. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Położył na niej ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: Jest 6 dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Przełożony synagogi traktował Jezusa jak lekarza, ten zaś nie powinien leczyć w szabat. Gdyby zobaczył w nim proroka, a uleczenie kobiety uznał za cud, nie byłby oburzony
i nie zabraniałby ludziom przychodzić do Jezusa w szabat. Przełożony synagogi czuł się odpowiedzialny za zachowanie szabatu. Uważał, że z urzędu musi potępić uleczenie kobiety. Nie zwrócił się jednak wprost do Jezusa, lecz do swoich podopiecznych. Wiedział, że nie ma władzy nad przybyszem z Nazaretu. Głośne upomnienie swych owieczek było jednak pośrednio skierowane przeciw Jezusowi i dlatego on sam dał odpowiedź przełożonemu. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 13, wersety od 15 do 17. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czy każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Jezus wiedział, że przeciwnicy śledzą uważnie jego postępowanie i szukają, jakby go zaatakować za nieprzestrzeganie prawa. Najłatwiej było to uczynić, gdy nie zachowywał szabatu, dlatego odpowiada w liczbie mnogiej. To było środowisko nastawione do niego niechętnie, a nawet wrogo. Użycie słowa obłudnicy odsłania ich zakłamanie. Jezus wskazuje na ich troskę o osła czy wołu, dla których są w stanie złamać szabatowy odpoczynek, a brak troski o kaleką kobietę. Zestawienie było tak czytelne, że przeciwnicy nie mieli nic do powiedzenia. Klasyczny przykład polemiki Jezusa. Jedno zestawienie wystarczy, by odsłonić brak logiki i zakłamanie przeciwników. Wypowiedź Jezusa była publiczną kompromitacją przełożonego synagogi i jego kolegów. Ludzie, którzy mieli swój rozum i odwoływali się do właściwie ustawionego sumienia, dostrzegali słuszność postępowania Jezusa i przewrotność swoich przełożonych. Oni chwalili Boga nie tylko za to, że Jezus dokonał kolejnego cudu, ale i za to, że celnie odparł zarzut, jaki mu postawiono. Ewangelia odsłania napięcie, jakie istnieje między troską człowieka a o przepis prawa, między miłością a sprawiedliwością. To napięcie istnieje i nie da się go usunąć. Ono bowiem wymaga dobrego ustawienia sumienia, by w konkretnej sytuacji wiedzieć, co jest ważniejsze – przepis prawa czy człowiek. Bo naruszenie przepisu może wyrządzić szkodę znacznie większą niż niedostrzeżenie człowieka. Kobieta mogła poczekać jeszcze jeden dzień, skoro czekała lat 18. Niewątpliwie mogła. Przełożony synagogi miał na uwadze niebezpieczeństwo lekceważenia prawa szabatu przez setki obecnych w synagodze, a takie lekceważenie jest większym złem niż odczekanie jednego dnia dla jednej kobiety. On widział problem odpowiedzialności za prawo, a ono ma wymiar społeczny. Zdrowie kobiety to jej osobista sprawa. Gdyby to było tylko uleczenie, miałby w 100% rację. Jezus jednak postanowił uleczyć kaleką kobietę, mając na uwadze dobro wszystkich obecnych. Mieli oni w jego czynie odczytać obecność Boga wśród nich. Bóg zaś może działać w szabat, bo to jest Jego dzień. Nie ulega wątpliwości, że Jezus miał na uwadze dobro prawa, dobro kobiety i dobro wszystkich, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Dokonał tego czynu na zasadzie pewnej prowokacji, objawiając swą boską moc nad chorobą i nad diabłem. Pośrednio chciał wezwać do mądrego zachowania przepisów szabatu. Napięcie między prawem a człowiekiem, między sprawiedliwością a miłością – istnieje jedynie wówczas, gdy prawo jest sformułowane pozytywnie, czyli wzywa do czynienia pewnego dobra. Nigdy natomiast nie ma tego napięcia, gdy prawo Boże jest sformułowane negatywnie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Wówczas dobro człowieka jest nierozerwalnie związane z zachowaniem tego prawa. Dlatego Chrystus mógł naruszyć prawo odpoczynku w dniu szabatu, ale nigdy nikogo nie zabił, nie okradł, nie okłamał.
błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie, niech go strzegą. Święci apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści, niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa, niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa, niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca, niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.